Witam Państwa. Jestem przed Muzeum POLIN w 78. rocznicę powstania w getcie. Ale w gruncie rzeczy chcę się zwrócić do pani prezydentowej Kornhauser Dudy. Szanowna pani prezydentowo, dzisiaj podziwiałem panią przy oddawaniu honoru, składaniu wieńca właśnie przy tym pomniku, który jest za mną tutaj. Była pani, jakby to powiedzieć, no wyglądała pani nienagannie. Była pani jak zawsze zresztą świetnie ubrana. Ten płaszczyk taki z tymi złotymi guzikami, granatowy, skromny, bardzo pasował do tej uroczystości. No bo pan prezydent, prawda, krawat, garnitur. No właśnie, ja mam taką straszny problem mam. Ogromny problem mam w związku z właśnie z szanowną panią prezydentową. Już ja rozumiem, wszyscy rozumiemy, że pani zdecydowanie odcięła się od jakiejś społecznej działalności w związku z, prawda, pani stanowiskiem państwowym, jakie pani piastuje przy mężu. No ale pani prezydentowo, przecież dzisiaj, ale i wczoraj, i jutro, bo problem Żydów w Polsce, polskich Żydów, jest nieustający. A pani prezydentowo, pani, no powiem po prostu, pani jest Polką żydowskiego pochodzenia. Ja jestem, powiedziałbym, Polakiem, żydowskim Polakiem, o tak, żydowskim Polakiem, ze względu na różne moje zaszłości, bo przecież ja i byłem w getcie, no, kiedyś już mówiłem, z mamą moją, kiedy wyciągaliśmy przyjaciółkę i właściwie bez końca, nie chcę o tym w tej chwili mówić, miałem związki z Polakami pochodzenia żydowskiego bez końca. I zupełnie nie rozumiem, kompletnie nie rozumiem, że pani nie chce jakoś podjąć tego tematu, tego najbardziej przemiennego tematu w Polsce. Polska przecież uchodzi na świecie za kraj skrajnie antysemicki, jest antysemicki. Ja to najlepiej wiem. Boże święty, ja nawet mówię nieraz o mojej rodzinie, Nasierowskich, którzy przecież nawet ratowali Żydów. No moja mama akurat nie była z Nasierowskich, była trębicka, po mężu Nasierowska. No ale my Nasierowscy ratowaliśmy Żydów. Mamy przecież medal sprawiedliwych w Yad Vashem. Ale to nic nie szkodzi, to wszystko. Byliśmy, ja nie, ale byliśmy skrajnie antysemiccy. Tak. I wszyscy Polacy są antysemiccy. Prawie wszyscy oczywiście. Albo w gruncie rzeczy to wszyscy. To jest ten katolicyzm. No cóż, pani ma za sobą taką przeszłość, zdaje się, pani jest katoliczką, religijną, państwo oboje, zdaje się, nie wiem, czy to państwo poznali się w oazach, w oazie, nie wiem, jak to się wymawia. W każdym razie na pewno jest pani osobą wierzącą, no ale na Boga jedynego. Przecież nikt od pani nie wymagałby, żeby pani była Judytą, tą biblijną Judytą w stosunku do tego rzymskiego namiestnika Holofernesa. Nie chodzi o żadne ucięcie głowy. Broń Boże. Ale przed wojną było takie wśród antysemitów, pewnie z zazdrości, było sobie takie powiedzenie, że mój Boże, mieć za żonę Polkę pochodzenia żydowskiego, to właściwie już kariera gotowa. No, różnie to bywało, ale tym niemniej osoby pochodzenia żydowskiego są naprawdę bardzo wysoce intelektualne, nazwę to tak po prostu. Są to ludzie niezwykle inteligentni, ludzie kultury i pani no niechże włoży, nie obcina głowy, ale niechże pani włoży do głowy swemu szacownemu małżonkowi coś niecoś. Jest przecież
tragiczne są jakieś takie zaszłości. Na przykład weźmy bardzo niedawno, no ta nagonka na profesora Jana Grabowskiego, na profesor Engelking, prawda, ciąganie ich niemal no, po sądach, te bardzo niedawne te uchwały IPN-u koszmarne. No, a dyrektor Stola, przepraszam, jeżeli przekręcam nazwisko, który, nie wiem, około roku nie został mianowany na dyrektora Polinu. No to, co to w ogóle wszystko znaczy? A teraz ta Międzynarodowa Rada Żydowska przy Auschwitz, która od roku już nie jest powołana, a to powołanie Beaty Szydło, muzealnicy, ale chyba od żołnierzy wyklętych nie słyszałem nic więcej, żeby była pani wójt, prawda, z nie pamiętam jakiej gminy, żeby, aha, z tamtych okolic. No to proszę, to już chociaż chciałbym wiedzieć jakiś mały, maleńki przykładzik działalności dawnej pani wójt Beaty Szydło na polu właśnie krzewienia jakiejś kultury polskiej kultury w stosunku do tego pomnika męczeństwa. Jak można, kto to jest w ogóle pan Gliński? Dlaczego pani się nie zwróci do pana Glińskiego, pani prezydentowo? Przecież ten człowiek, który jest w ogóle jakąś wielką zagadką, to jest jakiś pan pełen kompleksów, który wyżywa się jakoś osobiście i dlatego nie powołuje tego, kogo trzeba w tym terminie, kiedy trzeba. Nie tylko już na polu polsko-żydowskim, ale w ogóle. Dlaczego pani się do tego pana nie zwróci? Dlaczego pan prezydent nie wystąpi z jakimś, no ja nie wiem, jakąś akcją? Tak nie można, no pani wygląda cudownie. Pani przecież jest osobą kulturalną. Brat pani jest poetą, intelektualistą. Ojciec pani także, ale a pani? Pani, która była pedagogiem? Tylko ładnie wyglądać? Nie, to jest niepodobieństwo. To jest po prostu niepodobieństwo. Można olewać, przepraszam, ale wyrażam się może niewłaściwie. Można olewać jakieś, prawda, społeczne akcje i tak dalej, ale to jest coś, co jest związane z naszą krwią, z naszym pochodzeniem. Dwoma pochodzeniami. Pani polsko-żydowskie, ja też żydowsko-polskie, polsko-żydowskie, ja właściwie, a pani żydowsko-polskie, o tak by chyba to należało. No i co, i nic z tego naprawdę nie wynikało? Tylko kolejna kreacja na kolejnym składaniu wieńców? Jest to oburzające, po prostu jest to oburzające. Przepraszam, jeżeli panią uraziłem. Nie mówię, powtarzam, wrócę do tego. Nie chodzi o to, żeby była pani Judytą i obcinała głowy Holofernesowi, ale niechże pani łaskawie, szanowna pani prezydentowo, troszeczkę poukłada w głowie szanownemu panu prezydentowi. Liczę na to. Wszyscy liczymy na to. Cała Polska już przestała mówić, już machnęła ręką, ale cała Polska się zastanawia. Nie nad tym, czy się należy pani pensja, czy nie i za co. Nie. Nad tym, kiedy pani prezydentowa Agata Kornhauser-Duda zacznie działać. Następne lata będą następne kreacje, bardzo trafione. Ileż pani musi czasu poświęcać na miary, na przymiarki, na wszystko? Nie. Proszę zacząć jakąś działalność. Na wstępie właśnie tą na niwie jakiejś antysemickiej akcji w gruncie rzeczy. Przecież, a ten Mędlar, katolik, podobno, były ksiądz, na pewno. I co pani na to? Pani musi zacząć w sposób oczywiście kulturalny, jest pani bardzo osobą kulturalną, piękną, świetnie ubraną i tak dalej, znakomicie znajdującą się towarzystwo, ale musi pani zacząć działać. Właśnie, a ten Mędlar, właśnie wrócę, ten Mędlar, jak to? Katolik, w każdym razie ksiądz, i pani też tak machnęła na to ręką, nic w tym zaciszu Pałacu Prezydenckiego, nic do pani nie dochodzi, może to jest wina jakichś pani współpracowników, to przegnać ich, wziąć innych, zacząć żyć. Żyć życiem Polaków. Życiem Polaków i życiem polsko-żydowskim też. Tu, na terenie tego męczeństwa
które jest niewyobrażalne. Ja tylko w skrócie powiem, pani tego nie wie, ale ja w dzieciństwie jeden taki opowiem, kiedy w Świdrze szedłem z moją mamą w stronę torów z panią Cukrowską, żoną wydawcy Cukrowskiego, Żydówką i z jej dwoma synami. Byliśmy na spacerze, mama, ja, Janulek, Jędrulek i pani Cukrowska. I coś widzimy przy torze, stoi ciężarówka i przy tej ciężarówce leżą nie trupy nawet, po prostu ranne zwłoki Żydów, którzy wyskakiwali z pociągu, którym wieziono ich do gazu. Wyskakiwali, porozbijali się o latarnie lub po prostu upadli o ziemię, połamali sobie nogi. I co było tam? Tam stał, pamiętam jednego, ale było na pewno kilku policjantów granatowych. To jest nacja, która jest wredna, nierozpoznana w Polsce, skrajnie nie tylko antysemicka, ale po prostu morderczo antysemicka. I oni pilnowali i czekali, jak nie wiem, mieli jacyś Niemcy przyjechać i wrzucić te nieszczęsne, żywe jeszcze zwłoki Żydów, polskich Żydów, którzy się rozbili, którzy wyskoczyli z pociągu i czekali na śmierć wcześniejszą, niż mieli doznać ci, którzy byli więzieni do gazu, wyładowywanie na rampach i tak dalej. Pani chyba nie czyta, pani mało czyta o tym, pani mało słyszy o tym wszystkim. To jest niedopuszczalne. Niechże pani zacznie zgłębiać się w historię nie tylko getta, ale w ogóle polskich Żydów i Polaków w stosunku do Żydów. Jesteśmy nie tylko antysemickim narodem, narodem, który był chciwy na dobro żydowskie. Wiem to wszystko, wiem z własnej rodziny. Ludzie z własnej rodziny jednak kupowali jakieś dzieła sztuki z getta, jakieś brylanty, jakieś dewizy, jakieś złote precjoza. Oczywiście z jednej strony to, z drugiej strony potem tak, ratunek Żydom, drzewko w Yad Vashem i tak dalej. Ale to wszystko nieważne. Pani prezydentowo, proszę się wziąć do roboty.